No cześć. Witam was bardzo serdecznie z tej strony ja. Witam was w czwartym Logmasie. Widzicie, to jestem tak mam dzisiaj. Sweter na sobie, bo już jesteśmy po 3 grudnia, więc... Ogólnie to, jak wiecie, bardzo dużą częścią integralną mojego kanału są storytime, gdzie opowiadam wam różne historie, różne sytuacje, które miały miejsca w moim życiu. A także dzisiaj opowiem wam o nieudanym wyjeździe do Wrocławia na jarmark bożonarodzeniowy. Hej, jingle bells, jingle bells, jingle... Stwierdziłem, że to jest ogólnie fajny temat, bo jak wiecie, no teraz jarmarki są, one teraz będą, także mówię, no zajebisty temat. No lepiej trawić nie można. Było to ogólnie 2 lata temu. Ja z moją ówczesną wtedy przyjaciółką stwierdziliśmy, że zajebistym pomysłem będzie jechać do Wrocławia, jarmark bożonarodzeniowy. Jakby, powiem wam szczerze, myślałem, że to mi taki zajebisty pomysł, myślę, nie? Pojadę wszystko, ogarnęliśmy to w 2 dni. Dwa dni zajęło mi to, żeby ogarnąć wszystko, żebym gotowy jechać. Wyobraźcie sobie, żebym gotowy jechać. Ja już się pakowałam i jadę. Znaleźliśmy zajebisty hotel, pociąg był w tym jakby czasie, co miał być. Hotel ogólnie pisało, że jest dostępny od godziny 9 do od godziny 9 można przyjść i by go zająć. Jezus Maria, no idealny hotel, jakby wiecie, no my przyjeżdżamy, o godzinie 6 wyjeżdżamy. Dla nas to jest idealne, żeby tam być. Nic bardziej mylnego niż to, że się okazało koniec końców, że dopiero do hotelu mogliśmy dojść o godzinie 15. Skończyłem pracę o 24. Moja wtedy przyjaciółka o 23. Bo ogólnie byliśmy przyjaciółmi z pracy, w sensie poznaliśmy się w pracy. Wyobraźcie sobie, że ja już się pakuję, jestem prawie gotowy do wyjazdu. Dostaję telefon. No, hej Aaron, bo jest taka sytuacja, że no ja nie mam walizki. Bitch. Ogólnie to... Okazało się, że ona nie miała walizki. Więc było trzeba co? Zadzwonić do znajomych. Trzeba było zorganizować tą walizkę. A jak już udało się zorganizować walizkę, no to wiecie, rura po nią. I ona do mnie dzwoni i mówi drugi raz, że czy jest taka możliwość, no, żebym z nią pojechał, no bo ona się sama boi. Wiecie, na dworze jest mróz, bo to był ten czas, kiedy było bardzo zimno na dworze, było pełno śniegu wszystkiego. Ja mówię, spoko. Nie ma problemu, dla mnie nie ma problemu, zapraszam, mogę jechać. Pojechaliśmy. Ale nie przewidziałem jednego, jak cholernie będzie mi się chciało spać. Uwierzcie mi, że nie pamiętam, jak dawno temu tak mi się spać chciało. I mój mindset był taki: przecież ja wstaję za 2 godziny. Wróciliśmy około 1:30. Położyłem się do łóżka, a ja mam problem ogólnie ze spaniem, już wtedy miałem. I kręcę się z lewo na prawo, z prawo na lewo, lewo na prawo, prawo na lewo. Mówię, nie no, zaraz mi coś strzeli. Nie mam w ogóle tego. Mówię, no nie mam możliwości spania, bo mi się nie chce spać, bo nie. Na szczęście później, na szczęście zasnęłem. Obudziłem się o 4:30. Podjechała po mnie moja przyjaciółka. Zabraliśmy nasze walizki i ruszyliśmy w drogę na PKP. Tak, drogę na pociąg. Pociąg mieliśmy o godzinie 6, o godzinie 10, około godziny 10 już byliśmy w Wrocławiu. Więc tak, dojeżdżamy, godzina... Dzwonię do hotelu. Dzień dobry, bo moje imię, nazwisko. Ja rejestrowałam u państwa apartament, zarezerwowałam. No tak, na godzinę 15 zapraszamy. Jak mi szczęka opadła. Już mówię, nie, dość. Mówię, dość. Mówię, nie, no to jest niemożliwe, żebyśmy my do 15... Mówię, co my do tej 15 będziemy robić? Dość. Podnoszę ręce, mówię, mam już dość. It's enough for me, enough. No dobra. Mówię, i ty. Co my robimy? Ona mówi do mnie, dzwoń. Ja mówię, dzwonię. Dzień dobry, bo jest taka sytuacja, że... Głupia sytuacja w ogóle wynikła, bo... no nie mamy co z sobą zrobić, nie? Dobrze, to proszę przyjść, my tam podtrzymamy walizki do tej 15. Mówię, Jezus, dziękuję, chociaż te walizki, mówię. Już wiecie, już tam system poradzę, ale weźcie właśnie z tymi walizkami, kurde, po całym Wrocławiu, jak debile, nie? I tu można by powiedzieć, że już mogłoby być zajebiście, okej. Zanieśliśmy to, zameldowaliśmy się już wcześniej, dostaliśmy klucze, wszystko, no ale nie mogliśmy do pokoju.
Poszliśmy, ja mówię, w sumie to, no jestem głodny, ona też, moja przyjaciółka też była głodna, no to poszliśmy sobie coś zjeść. Zwyczaj godzina 15, wróciliśmy do hotelu, do apartamentu, który był zarezerwowany dla nas, już tam nasze rzeczy były, idziemy. Dostaliśmy klucze, wchodzimy, idziemy na górę. Apartament bardzo ładny, miały być dwa łóżka, jest jedno duże łóżko, ale okej, drugie to jest kanapa, ona miała być przystosowana. Wyobraźcie sobie, że odsuwam tą kanapę, ona się rozjebała. Mówię, dość. Już mówię, już mnie tak jasna cholera brała, byłem zmęczony, było mi zimno, było mi niedobrze i miałem dość tego Wrocławia. Powiem szczerze, że to był jeden z gorszych moich wyjazdów i chodziłem ciągle marudziem. Byłem niewyspany wszystko. I moja przyjaciółka do mnie mówi, że ja tylko marudzę, no bo tak jestem, bo jestem po prostu zmęczony. Ogólnie ja lubię jeździć na łyżwach. Uwielbiam. Wcześniej. I teraz też nie pojeżdżę, bo mam chore stopę, no cóż, no by. I wyobraźcie sobie, jak bardzo było mi przykro, jak się okazało, że my do tego lodowiska, do którego chcieliśmy pójść, mieliśmy 40. Było mi tak kuresko przykro. Ale poszliśmy, mieliśmy Kaufland, mieliśmy wszystkie sklepy. Ogólnie byłem tak. Wrocław jest niebezpieczny. Szła przede mną dziewczyna. I szedł za nią facet. I widzieliśmy, że on z nią podąża, ale na szczęście ona skręciła, on już za nią nie szedł, więc mówimy, dobra, to musi nam się po prostu przewidzieć. Ale ja widzę nagle, wiecie, ja mam taką fobię, mam dwie fobie. Jedną dowiedzieć się o odcinku na u Julii, jeśli chodzi o okna, a drugą to mam fobię przechodzenia przez ciemny parking. Mówię, damy radę, let's do this. Przyszliśmy. Poszliśmy na łyżwę, potem mówię do niej, dobra, to... idziemy na jarmark Boże Narodzenie, bo tam przyjechaliśmy, po to przyjechaliśmy właśnie do Wrocławia, żeby pójść na jarmark. Poszliśmy na jarmark, stoimy na pasach, nagle mi szczur przebiegł. Mówię, nie, to już nie jest moje miasto, to już mam dość. Poszliśmy na jarmarku ludzie nawaleni. Był to miły wyjazd, ale na szczęście powiedziałam, że dobrze, że byłem z taką osobą, że mimo, że narzekałam ten czas, porozmawialiśmy sobie, spędziliśmy fajnie ten czas. No i co? A i jeszcze miałem przyjaciółkę, zrobiliśmy przyjaciółki naszej wspólnej i powiedzieliśmy, co by chciała z Wrocławia, ona nam powiedziała, że chciałaby kiełbasę. To wyobraźcie sobie, jak kurwiło u mnie kiełbasą. Teraz wam zapraszam na otwieranie kalendarza adwentowego. Kochani, jest 4 grudnia, a u nas to śnieżyce. No kocham siebie. On mi powiedział, chyba zróbmy sesję zimową, a ja będę gostać. A co to nie? Ja się przytrafiło, jechałem samochodem i byłem już wszyscy wściekli. Taki drift napierdalałem. I tu tak mi w oczy idzie ten śnieg. Możesz mnie nie spychać kurde na ziemię. A wiesz co? On wrzucił mi śnieżku w telefon. Wróciłaś na mnie. Ale gówno. Patrz jak jest ślicznie. Wszędzie, a to siedzi to białe gówno. Jura się z mojego kochanie. Miałam drifta na skarpie. Powiem wam do sklepu. Ale oni chyba zamykaj pani. 22. Dzień 4 kalendarza adwentowego. Wow, widzicie to? Takie małe, że aż ledwo widać. Za 69 zł takie małe gówno. To jest lipa, moja czekolada. I ona jest warta wszystkich pieniędzy. I szukamy czwórki, tu. Kocham to, że wszystkie te ciastka są takie same. Ale... Nie. To jest ta typiara, co była w ostatniej części. Proszę. Do śniadania idealne. Lalo mi widać los. Coś zrzuciło. Coś Beza zrzuciła. Co? Nie wiem. Beza! Pierdol masz. Tu jest czwórka. Tu. Najgorszy kalendarz ever, powiem wam tak szczerze. Najtańszy. I po co tu nie kalendarz? Tu będzie to. Laska? No. Niezła laska. Kto dotrwał do tego momentu filmiku, piszcie w komentarzu bałwanek. Cześć. Pamiętajcie o subskrypcji i lajka w górę.
pa. Bells on both the string, make spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open.